W dzisiejszym odcinku jeden z najbardziej oczekiwanych smartfonów w Polsce. Mi. Pudełeczko. Pięknie. Raz. Ciach. Ciach. Z tej strony jest adres, więc... Co to jest? Co to jest, panie kolego? Mi 11 Pro. Nie. To nie jest Pro. To jest zwykły Mi 11. Zawsze nie wiem, co jest ze mną. Coś mi się w głowie ubzdarało, to Pro. Ale dlaczego? To jest Mi 11 zwykły, ale też dobra. Co on tu ma takowego? Wow, taki duszek. Wow. Jakie wielkie pudełko. I o to chodzi. To jest pudełko. Zaraz zobaczymy. Dostępny od stycznia 2021 196 gramów. Czyli no jest dość ciężki. Gorilla Glass Victus. A z tyłu Gorilla Glass 5. Albo skóra, w zależności od modelu. Dual SIM oczywiście, AMOLED, 1 bilion kolorów, 120 Hz, HDR 10 plus 1500 nitów, czyli bardzo jasny, 6,81 incza, 515 gęstość pikseli, no bardzo gęsty piksel, oczywiście Gorilla Glass Victus, to już mówiłem, Android 11, MIUI 12, Qualcomm SM8 350 Snapdragon 8885 nanometrów, czyli ten najnowszy, a będzie maszyna petarda, będzie 256 GB, 8 GB RAM-u, jest jeszcze wersja z 12 GB RAM-u. Tu mam jakąś przejścióweczkę, nam dali gratis, a dlaczego by nie? Panie kolego, to jakaś instrukcja obsługi. Audio oczywiście 24-bitowe, 192 Hz i jest pokrowiec. Dla ciebie piękny pokrowiec. No i to ja rozumiem. No i oczywiście samo urządzonko. Wyjmijmy sobie, co tu mamy jeszcze w podstawie. O, jest ładowareczka, piękna. Ładowareczka 55 W. Do 100% 45 minut naładuje. Jest rzeczywiście zwrotne również ładowanie 10-watowe. Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+. Petarda, jakiś papierek taki, trzeba było go zdjąć. O, jest. Widać też będzie na tej kamerze. No nie, tu potrzebny by był inny lens. No ale to nie jest widocznie tutaj napisane. 55 W. No i oczywiście jest jeszcze kabel USB typu A do C. Ciekawe, czego nie typu C do C. No ale tak jest. Z taką różową, pomarańczową, przepraszam, zakończeniem. W środku jeszcze coś jeszcze jest? Nie no, już nic nie ma. Bez przesady. Panie kolego. No i samo urządzenie. No to trzeba otworzyć, panie kolego. Piękne urządzonko. 4600 mAh bateria. Satysfakcja. No, wrzyna się troszeczkę w dłonie, tak? I jest ostry na dłoniach. Ostry. Co tu mamy? Piękny głośnik, USB typu C, SIM card tray, carbon cardon głośnik, z tej strony nie ma nic, jest tylko antena. Z drugiej strony mamy kolejny głośnik, carbon, pięknie, pięknie. Jest i mikrofon i, jak również, Air Blaster, czyli możemy robić pranki w sklepach i w różnych tam przychodniach, tam nie są telewizory. No i oczywiście mamy przyciski podgłaszania, ściszania i przycisk power. No i oczywiście kamera 108 mega pikseli, światło 1.9, druga 13 megapikseli, ultra wide, światło 2.4, no i 5 megapikseli, również światło 2.4 dla makro, dual LED, dual tone flash, HDR panorama 8K w 30 klatkach na sekundę. Ale myślisz, że to koniec akcesorii? No nie. Uwierzyłbyś? Darmowa hulajnoga! Ona mijała wielkie dżungle, ona wiedziała, że zdradzam ją ciągle. Dobra, bo się rozśpiewałem, panie kolego. Ten telefon
Dużo fajnych bajerów i zaraz się o nim opowiem. Wyciągnijmy go z kesa, panie kolego. Powiem ci tak. Troszkę zbiera odciski palców. Jest śliski, jak jasny gwint. Jest, ma ostre krawędzie. Kurwa, stopa, jakie ma ostre krawędzie. Oj, ostrzejsze niż iPhone. Ciężko się go trzyma i dwa razy już mi o mało nie wypadł. Także jest bardzo, ale to bardzo śliski. I bez pokrowca raczej bym nie próbował. Chyba, że jesteś na kamikadze. Piękne tapety. Takie masz tapety ruchome. Tylko ta jest taka trochę ciemna. Ci pokażę taką jaśniejszą. Tu jest tapet od Groma. To masz tapet, tu masz tutaj moc niewiarygodną. Ale są takie live'y. Na przykład ta geometryczna. O, Adam. Na przykład, albo dobra, nawet Planet Mars. O, widzisz? Tak. I na końcu jeszcze masz tutaj ten, wiesz, Planet Mars. Bardzo fajne. No i tam jest home. Weźmy sobie w geometrię. Sobie w geometrię. A, zasejowało się to? Czy nie? Powinno się zasejować. Dobra, jest. Korona! Panie kolego, przepraszam, bo dzwoni do mnie dyrektor z sił. Panie dyrektorze, teraz nagrywam Mi 11. No. Miałeś dzwonić, ja czekałem. Czekałeś? No, przysnęło mi się, przepraszam. Dobrze, ja skończę z Mi 11 i do pana oddzwonię, dyrektorze, dobrze? Dobra. Dobrze. Puszczę ci bombę, no. Cześć, baj. Wiesz, jaki uczciwy dyrektor. No, to jest mój szef, no. Piękny człowiek. Uczciwy i... No, uczciwy, no to wystarczy. Jak ktoś jest uczciwy, to jest ogólnie dobry. Pójdzie do nieba. Dobra. Kontynuujmy. No takie akurat menu wybrałem cukierkowe, no ale, no okej. Okay. Weźmy sobie w ustawienia. A, wiem, że na to czekasz, no to za chwilę. Weźmy sobie ustawienia. I tu jest coś takiego, dlaczego jest po angielsku? Bo ja lubię mieć po angielsku. Ja uczę się angielskiego, więc wszystko ustawiam na angielskie, żeby znać lepiej angielskie. I ty też powinieneś tak robić. Mamy oczywiście dark mode, możemy sobie na ciemno lub na jasny, lub night mode. Znaczy ten, no wiesz... I mamy tak, mamy ustawienie odświeżania 60 Hz albo 120. I zobacz, jak to jest ładnie pokazane. No i o to chodzi. Coś niesamowitego. Dobrze. I równocześnie możemy mieć Quad HD Plus 3200 na 1440 Clarity. Wow. Coś niesamowitego, panie kolego. No rewelacja. O to chodziło. Może sobie jeszcze oszczędzić baterię. No ale to po co? Bateria jest duża. 4600 mAh. Możesz sobie zwiększyć tekst, zmniejszyć. Ja zawsze ustawiam na najmniejszy, bo tak lubię. Mam więcej na ekranie. Oczywiście tu jest jeszcze dużo różnych różnych bajerów. Tematy są. Tego nawet nie wiedziałem. O ile jest tematów? O kurczę, blaszka, panie kolego. Dobra, to się zajmiemy tym później. A teraz coś, na co na pewno czekałeś, czyli benchmark. Benchmark i zobacz sobie wynik. Wow. Wow. Teraz pokażę ci wynik na tym samym benchmarku w najnowszym Samsungu Galaxy S21. Uwierzysz w to? Światło się odbija tam troszkę wyżej. Uwierzysz w to, że w singlu jest prawie dwukrotnie, dwa razy mocniejszy w single core, czyli w pojedynczym jajku, w podwójnym, znaczy w multi, jest też dużo mocniejszy, no, to znaczy dużo, no, ogromna jest to różnica, no, to jest niewiarygodna, no, zobacz single core, na jakim poziomie jest, tutaj, no, bije, no, Ultra, S20 bije, 8 Pro, wszystko bije. S20 Plusa. No, a w multi? Panie kolego, no miazgę robi. No, roztrząsa wszystko w ogóle na szczępy. Jak to mówię? Jest troszkę ustawione na ciemniej, żeby tak nie raziło. Samsung, zapomniałem go przestawić, był ciemniej. No dobra. Ja, no jestem w szoku. Także to coś będę gry pokazywał, to wszystko pójdzie na full.
Bez zajęknięcia. Nawet nie ma o czym mówić. Z taką mocą. Nie dziwne, że chodzi 8K w 30 klatek na sekundę. To jest diabelska moc. Szok. Dobra, weźmy sobie w audio. Jak on nam zagra, panie kolego? I to jest ważne. No, włączmy. Bardziej ten głośniej gra niż ten z góry. Oba grają, ale ten gra głośniej. Wystarczy. Powiem ci tak, to są głośniki Harman Kardon, czyli bardzo wysoka jakość i mógłbym powiedzieć, że grają rewelacyjnie, szok najlepiej na rynku, ale jeszcze nigdy nie słyszałeś głośników znaczy jeśli już słyszałeś głośniki w Samsung Galaxy S21 Ultra lub w Note 20 Ultra, no to jest w tamtych smartfonach jest ultra pompa. Tutaj jest dobrze, ale tam jest masakrycznie dobrze. No, wszystkiego mieć jakby nie można. Brakuje tego tej mocy jakby tutaj brakuje. No to trochę głośniej. Tu jest super czysto, ale nie jest takie. Nie ma takiego walnięcia, rozumiesz? Dobrze, przejdźmy sobie w kamerę. Kamera ma bardzo dużo ustawień. Jest jedna rzecz, która mnie bardzo denerwuje w tym smartfonie. Światło mi się tu odbija. W tym smartfonie, aczkolwiek no, wchodzę w menu i to menu jest w pionie, a nie w poziomie. No dobrze, ono się w ogóle nie przekręca. No ja muszę tak patrzeć, żeby coś zmienić. No to jest bez sensu. No, ktoś tu w tym firmware coś tutaj zapodził. Czy ono się może zmienić? No nie chce mi się zmienić. No to bardzo, bardzo dziwne. Ale zacznijmy od początku. Jest wersja Pro. Może zmienić lędzę, panie kolego, na szeroki. Na UV i na makro. Patrz na makro. Jo! Tą gąbkę to widać. Każde pory widać na tej gąbce. Jo, no to szok. Możesz ISO zmieniać, wszystko. No tam też, dobra. Wideo. Zobaczymy sobie rozdzielczość. Mamy tak. 720p, 30 klatek na sekundę. 1080p, 30 i 60. 4K, 30 i 60. 8K, 30 i 24. 30 klatek na sekundę w 8K. Rewelacja. Panie kolego, jest oczywiście w ustawienia, możemy sobie wejść i tutaj mamy audio setting, czyli możemy sobie redukcję szumu włączyć, bardzo fajnie. Nie próbowałem tego, bo mikrofon nie tak fajnie zbiera. HDR 10+, to też nie każdy, tutaj YouTube z HDR-em też tak trochę jest na opak, także nawet tego wam tutaj nie będę puszczał, ale działa fajnie. Volume buttons, możemy volume albo shutter, albo zoom, no ale jest na shutter, fajnie. Jeszcze dobra, teraz fotki, panie kolego. Jest jeszcze jeden mankament w wideo, że nie można zmieniać lensów podczas nagrywania, a w foto już możesz, cały czas możesz zmieniać, to wiadomo, nie, bo to foto. Dobra, zdjęcia 1:1, 3:4, 9:16, full screen. Tu mamy opóźnienie, czyli wiesz, sam wyzwalacz. Guardians, filmowy taki frame, time shift, super makro, co mamy? Znak wodny, bardzo fajny, QR kodę, high format, no jest tych opcji tutaj moc, jest bardzo dużo, no o wszystkich się nie powiem, bo to wideo by trwało zbyt długo. Jest oczywiście portret, czyli wyblurujemy ci background, czyli no, tył. 108 megapikseli to sobie ustawiłem, no i tu mamy więcej, tu mamy różne funkcje, slow motion, movie effect i tam short video, to są takie presety z takimi efektami, żebyś nie musiał później w postprodukcji się nimi tutaj zajmować. Może to nie to. More. Movie effects, o. No, później się chodzić takie tam efekty w tle, możesz to zrobić sam w postprodukcji, a tutaj jest Od razu, ok, mamy dual video, czyli nagrywamy z przodu i z tyłu jednocześnie, bardzo fajna funkcja.
Super Moon, czyli Super Księżyc, natomiast zachmurzone, no ci nie zrobię. Nocne dokumenty, timelapse i long exposure, czyli długa ekspozycja. Oczywiście to można wszystko przeedytować i wrzucić do pierwszego menu, co się tam tylko chce. Tak. Zobaczmy sobie jakieś sample zdjęć i wideo. Teraz jesteśmy na przednim lezie. O, zobacz, tutaj ten prześwit. Zdjęcia mogą jak najbardziej konkurować z Samsungiem Galaxy S21 Ultra Top, czołówka. Oczywiście oryginalne sample w linku w opisie tego wideo możesz sobie ściągnąć i przejrzeć w oryginale. Ogólna konkluzja. No, panie kolego, powiem ci, że petarda, jeśli chodzi o technologię. Jest kilka rzeczy, które mi się nie podobają, no to zacznijmy od tego, czyli te ostre kąty, no źle się czego, no już niewygodnie się go trzyma z moimi wielkimi dłoniami w ręce, jest śliski. No i poza tym to chyba tyle. No i to menu tam w tym, no to jest drobiazgi, no to z tymi kątami tu się nie da nic tutaj zrobić z tymi ostrymi, ale tam to we firmware można zmienić. A jakie ma superlatywy, panie kolego? Piękny, wspaniały ekran, ponad 500 ppi, to jest masakra, to 500 ppi to jest we flagowcach i to nie we wszystkich. W ultra tam WQHD, no to ta rozdzielczość, gdzie jest 120 Hz, duża bateria, 4600 mAh, 5000, nie, nie 5000, co ja dam? 55 W ładowarka, czyli ultra szybkie ładowanie. Mniej więcej 40 minut cała bateria się załaduje. Czasami są smartfony, które szybciej ładują, no ale dobra, to i tak jest bardzo szybko. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj zawiodła. Oczywiście przednia kamera jedynie Full HD. No dlaczego? No przecież przy takiej mocy można było wrzucić kamerę, która nagrywa nawet w 8K, nie, no ale w 4K 660 można było. Skoro w Samsungu Galaxy S10 można było, no to tutaj nie można. Dziesiątka sprzed 2 lat. No to nawet tam jest 4K w 60 klatkach. To tutaj też ona była. Nie wiem, czego Chińczycy zawsze te przednie kamery we flagowcach jakoś tak opuszczają jednak, je zrobią, żeby tylko były i tyle. No to przecież ludzie też chcą sobie nagrać w selfie time, rozumiesz? No ale tak jest. W Oppo też tak było. No dobra, ale to już będziemy to. Pięknie gra, zdjęcia fantastyczne. Zdjęcia 108 megapikseli można porównywać w łeb z najnowszym Samsungiem Galaxy S21 Ultra. Spokojnie. To jest, panie kolego, szok. Za te pieniądze jestem w szoku. No, w dodatku dostałem jeszcze darmową hulajnogę. Znaczy, to panie, no to jak? To jak? To. I tak, zobacz, tak. iPhone czy Samsung dają ci do smartfona, co ci dają? Kabel i to z łaską, i pudełko. No, za niedługo będzie, dostaniesz telefon samej folii, masz spierdalenie. A tutaj dają ci wszystko. Dają ci pokrowiec, przejściówkę, kabel, ładowarkę, hulajnogę. Podejrzewam, że za 2 lata jeszcze będą chinkę będziesz dodawać, to będziesz sprzątać, robić ten, rozumiesz, i na końcu porządku. O, no dobra, nie będę mówił. To by było fajne, taka 25 lat mogłaby mieć, rozumiesz, szczupła, czarne włosy, wielkie pie... Dobra, tego. Ogólnie ja jestem ultra zadowolony, moim zdaniem jest to aktualnie najlepszy smartfon, cena do jakości 2021, ale co będzie dalej, jest dopiero początek roku, to się okazuje. Ja pozdrawiam i polecam, prawdziwa ultra pompa.